Siema, w ogóle dzisiaj wpadłam na taki dziki plan, żeby spróbować rozwiązać jakiś quiz o Simsach. A ciekawe, ile bym punktów zdobyła i w ogóle jakie quizy czyhają na nas w goglach. No, jestem naprawdę mega hiperpodekscytowana tym dzisiejszym planem i zamierzam go zrealizować. Ja jestem gotowa, mam nadzieję, że wy też. Więc spróbujmy sobie wpisać w wyszukiwarkę quiz Simsy. Ciekawe, co nam ciekawego wyskoczy. Sims, najlepsze quiz o tematyce Sims. Mam nadzieję, że ta strona mnie nie zawiedzie. Twoje życie przypomina. Nie, jakie reklamy. Już mnie irytują. Twoje życie przypomina gracza The Sims czy Sima z gry? Moje życie przypomina gówno. Nigdy, przenigdy. Zagłosuj, czy robiłeś to w Simsach. Może to być cię. Kurde, fajne to jest, ej. Tylko szkoda, że o samej czwórce. Coś czuję, że ja to wszystko obleję. Ale na razie jestem zainteresowana w ogóle czymś takim. Mianowicie, jakim połączeniem Sima i postaci Disneya jesteś? To jest kozackie. A, tu już się quiz zaczyna. Halon, reklamy, nie. Możesz korzystać tylko z jednej z tych rzeczy do końca życia. Z reszty musisz zrezygnować. Co wybierasz? No, książki mogą odpaść. Filmy raczej też jakoś nie jestem taką zagorzałą kinomaniaczką gry. Szczerze, oprócz Simsów nie gram ostatnio w nic. A muzyka. No to wybieram chyba muzykę. Muzyka się zawsze gdzieś tam przewija, czy w radyjku, czy na Spotify'u. Czym interesujesz się najbardziej? Dzień. Sportem! Programem! Ogrodnictwem! No jaha! Gotowaniem. Nauką! Nauką! Ejże! Ja tu nie. No nie wiem. I znowu muszę na muzykę wybrać. No to jest żałosne ogólnie. Jak wygląda twoje życie miłosne? Jestem w szczęśliwym związku. Który film Disneya lubisz najbardziej? Problem jest w tym, że ja nie ogarniam w ogóle połowy, nie, lepiej, więcej niż połowy filmów. Ja ogólnie już jestem stara i problem polega na tym, że jestem stara. Nie ogarniam, co to jest Coco. Kraina Lodu. No to kojarzę Elzę i to nawet nie wiem, jak ta ruda ma na imię. Po prostu wiem, że jest Elza i ona se była w Krainie Lodu i to jest całe moje pojęcie na ten temat. No, ale chociaż wiem, że to jest Elza. Merida Waleczna, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Ratatouille? Ratatouille to w sumie... To był chyba jedna z ostatnich bajek, na której byłam. W kinie, jak byłam mała. Chociaż myślę, że już nie byłam taka wcale mała. W ogóle ciekawe, ej, Ratatouille, z którego to jest roku? Z 2007! Zero. To ja miałam 12 lat i jeszcze na bajki chodziłam do kina. Ale... No nie wiem. Szczerze, Ratatouille jakoś tak... Nie pamiętam, o co chodziło w tej bajce. Najwidoczniej była taka interesująca. Wiem na pewno, że to jest bardzo niehigieniczna bajka, bo ogólnie to chodziło o to, że jakiś tam był kucharz i jakiś szczur, co się krzątał po kuchni i se razem gotowali. No nie wiem, z perspektywy czasu to bardzo niehigieniczna bajka i taka... Chyba wybieram Piękną i Bestię. Jaką umiejętność... Jaka... Nie, ta reklama mnie... Won? O. Picobello. Dobra, przeczytam tak, jak jest napisane. Jaka umiejętność jako Sim rozwinąłbyś najlepiej? Logika. Charyzma. Sprawność fizyczna. Gotowa. Skrzypce. No, nie wiem. Dajmy w tą logikę, no. Mogę sobie pomarzyć. Jako Sim... A czemu nie mogę tylko... Halo. Ja chcę... Nie pozwala mi w ogóle logiki zaznaczyć. Chyba nawet ten sam quiz powątpiewa w to, co się dzieje aktualnie. Ej, dlaczego w ogóle na górne nie mogę, tylko na dolne? Bo co? Bo nie wybrałam Krainy Lodu, to nie mogę w logikę? No dobra, to w grę, no, trudno. Wskaż swoją pierwszą cechę. Kreatywny, odważny, wesoły, wrażliwy.
Nieśmiały czy uparty? Moja kreatywność chyba zaczyna się i kończy tylko na YouTubie. O, czy jestem odważna? Zdecydowanie nie. Czy jestem wesoła? Zdecydowanie nie. Czy jestem wrażliwa? Zależy, ale staram się jakoś mieć dystans do tego, co się dzieje, bo najczęściej jest tak w tym brutalnym świecie, że ludzie potrafią wykorzystywać twoją wrażliwość. Czy jestem nieśmiała? A owszem, uparta też, ale wydaje mi się, że jako zodiakalny baran to bardziej jestem uparta niż nieśmiała. Okej, okay. Wskaż swoją drugą cechę. No już przy pierwszej miałam wielką zagwozdkę. Pewny siebie, samotnik, marzycielski, ponury to ja. Wskaż... Serio. Ja nie mogłam pierwszej swojej cechy wymyśleć, a tu już mi każą wymyślać... rodzinny, impulsywny. O, zdecydowanie impulsywny, no. To jest dla ciebie najważniejsze. Miłość, rodzina, przyjaciele. Przyjaciół nie mam. Rodzinę mam. I miłość też mam. Dobra, rodzina, nie? Kassandra Ćwir... Nie, mam dość tych reklam. Kassandra Ćwir i Elza. Kassandra Ćwir. Kassandra Ćwir. Ale aż mnie wyjebało. Ja nie przeczytałam, co tam pisało, no nie wiem. Ja zostanę z słodkiej nieświadomości, wy ewentualnie możecie sobie zapauzować. Co mi to w ogóle wyskoczyło? Jakim połączeniem postaci z Disneya jesteś? Jestem połączeniem Quasimodo i Abu. Już nie muszę tego rozwiązywać, ja wszystko wiem. Dobra. Coś innego poproszę. Zgadnę, czy... Nigdy, przenigdy nie miałem wątpliwości do tego, z kim moja simka zaszła w ciąży. Co? Miałem. A, to jest takie coś. A, to jest taki ten, głosowanie, okej. Okay. Nigdy, przenigdy moja simka nie zdradzi... Proszę, błagam. Naprawdę 33% użytkowników gra w ten sposób, że tworzy takie family friendly rodzinki do końca świata. No okej. Okay. Każdy może grać jak chce, no nie bronię. Nigdy, przenigdy nie zrobiłem mojej simce operacji plastycznej. Oho. Co? Co? Kim byli ci ankietowani? Przepraszam. Nigdy, przenigdy moja simka nie miała dziecka nauki? A to chodzi coś o... A, bo to znowu opiewamy o Sims 4, no bo przecież nie ma innej części Simsów. Nie miałam, no bo w dwójce nie ma takiej możliwości, więc nie miałam. Nigdy, przenigdy nie grałem wilkołakiem. A to akurat prawda, niby w dwójeczce. W trójce, chociaż nie, w trójce grałam. No jak już mam pomijać tą czwórkę, a to myślę, że no to skłamałabym, no bo w trójce jednak grałam tymi wilkołakami. To grałem. What? Mam wrażenie, że większość osób na ten quiz wpadła przez totalny przypadek. Nigdy, przenigdy nie miałem shopa w Simsach. No nie miałem, ale miałem za to pingwina, więc nie miałem. O co chodzi? A nigdy, przenigdy moja simka nie zjadła jedzenia ze śmietnika. W dwójce chyba jest taka opcja. Wiem, że Don Lotario lubi sobie wpierdalać często jakieś rzeczy ze śmietnika, więc... Ale to chodzi o simkę. Nie wiem, no nie mam aż takiej pamięci, tym bardziej, że w Sims 2 to randomowo wychodzi. To nie jest taka interakcja, którą możesz kliknąć i wtedy poprosić Sima, aby to uczynił. On to raczej robi autonomicznie. Ale wydaje mi się, że no kiedyś na pewno się coś takiego zdarzyło. I znowu, w ogóle gdzieś jestem w większości? Chyba nie. Takie moje życie. Nigdy, przenigdy nie wywołałem tragicznego klauna. Chyba mi się to w jedynce nie udało wywołać, bo w trójce chyba był eliksir na to, żeby stać się tragicznym klaunem, więc nie wywołałem, bo w końcu jestem w większości. Yes! Nigdy, przenigdy nie uzbierałem miliona simoleonów bez kodów. No miliona wydaje mi się, że nie, ale u cacków jestem blisko w moich patosimsach, bo nie mają powyżej 500 000. No ale to nie jest milion, więc... Naprawdę, mam wierzyć, że 17% uzbierało sobie tak seryjnie, grając. Milion. Grając.
Ktoś tu kłamie. Nigdy przenigdy moja simka nie umarła od składanego łóżka. No w dwójce mi się to nie udało. No i znowu jestem w większości. Tak narzekałam. Nigdy przenigdy nie ukończyłem 100 dzieci challenge. Nie, nawet nie zamierzam się tego podejmować. Nie. Nie wiem, o co chodzi w Not So Bear, więc nie ukończyłem. I mam wrażenie, że inni klienci też nie ogarniają. Nie wiem, o co chodzi, sorry. Nigdy przenigdy nie prowadziłem hodowli zwierząt. No nie, zwierząt tam nie, tak, nigdy. Ani w dwójce, ani w trójce, ani w innej części Simsów jakoś tak. Mogą być, ale bez nich też jest zajebiście. Nigdy przenigdy mój Sim nie miał dzieci z zadecką. Miau. 4%? Co? Nigdy przenigdy mój Sim nie osiągnął 10 poziomu kariery naukowca. No były te szalone naukowcy. Osiągnął. Mordeczki. O, widać, że komuś się nie chce. 81% ankietowanych nie chce się tak długo grać w Simsy, żeby 10 level Sim nabił. Nigdy przenigdy nie... Nie ukończyłam, mam wyjebane w czwórkę, Jane. Nigdy przenigdy nie miałem w rodzinie 7 niemowląt. Chyba miałam. No, pamiętam, kiedyś miałam odcinek z Otomaną, gdzie miała 30 niemowląt na parceli. Przebijcie to. Nigdy przenigdy moja simka nie robiła boro-boro w domku na drzewie. No i robiłam, bo nie grałam czwórkę. Serio? Nigdy przenigdy nie grałem ciężaraną nastolatką. Grałem. OMG. Nigdy przenigdy nie zatrudniłem niani. No, ktoś nie zatrudnia niani w Simsach. Dlaczego to sobie robicie? Czemu nie macie szacunku do samych siebie? Nigdy przenigdy nie miałam samego dziecka w rodzinie. No. A miałam! Nigdy przenigdy moja simka nie była. No nie była. Nigdy przenigdy nie grałem bardzo brzydkim simem. No niestety moje całe bezkasale na bogato polega na płodzeniu dzieci, więc grałem. Nigdy przenigdy nie stworzyłem miłośnika psów. Wywalone na zwierzęta w Simsach. Nigdy przenigdy nie spełniłem aspiracji pan... Nie wiem, o co chodzi. Znaczy tutaj mam niby pokazane, o co chodzi, ale mam to w dupie. Nigdy przenigdy nie zacząłem gry od lata. No. Co? O co chodzi? W sensie, no dwójca to zawsze ostatni, jak się... Jak ładujemy sobie nową rodzinkę, to jest ostatni dzień lata, z czego kojarzę, więc... Ja zawsze zaczynam praktycznie od lata. No nie mieszka, bo nie mam czwórki. Boże, co za głupie, mam dość. Nigdy przenigdy mój syn nie złowił całej kolekcji ryb. W dwójce złowił, aczkolwiek dwójca, no wiadomo, to jest tam okrojone. Chyba tam 4 rodzaje, bądź 5 rodzaj... Nie wiem, jak to się wymawia poprawnie. Ryb. No i tam podzielone, że duża ryba, mała ryba, więc no powiedzmy, że złowił, tak. Nigdy przenigdy mój Sim nie osiągnął największego poziomu sławy bez kodów. Szczerze, w trójce... No fajnie mi się podbijało te perki, te staty i to wszystko kodami, aby mój Sim szybciej osiągnął sobie gwiazdorstwo, więc no... Ach, stary, dobry czas. Dobra, to już wszystko. Dobra, spieprzam stąd. Poczekaj, twoje życie... Nie. Twoje życie przypomina gracza The Sims czy Sima z gry? No i co? A, dobra, bo myślałam, że jak ja to wypełnię, to mi się wylosuje jakiś randomowy Sim. Albo po prostu, że jestem graczem, a to po prostu mi wylosuje, że albo jestem Simem, albo graczem. Nie chcę być Simem, bo nie mam dobrych wspomnień. Jak patrzę na moich Simów i na to, co oni mają za życie, więc ja nawet tego się nie podejmuję. Rozpoznasz rozszerzenia do The Sims 4 po jednym Simie? Na pewno nie. Przepadnę. Czy uda ci się rozpoznać najpopularniejsze Simy? Dawaj, rozwalę to. Ja no... Co? No nie, to jest oliwka... Dobra, pokażę wam moją wiedzę. To jest oliwka widmo. To jest jakaś landgrabka, to jest Don Lotario, to jest Pascal, to jest jakiś Ciul, to jakiś Napoleon,
To jest ten... Jan Nowak? A, dobra, to chyba chodzi o tego typka z tutoriala z jedynki. Bella Ćwir. No nie wiem, nie odgadnę nigdy w życiu. Dina Caliente. No dajcie mi coś trudniejszego. No Don, Condon. A, to Eliza. Jak to? A, tfu. Dobrze, okej, okay, to jest to. To jest Nancy Landgraf, dokładnie. Oliwka. Baobina. Daniel. Aleksandr. Bob. A to chyba to jest Bob Pancakes. Julita Capulet. Nie, Juli. Co? Admirał Landgraf. O, to chyba to będzie. Nervus, ja, nie. Już chciałam na Pascala kliknąć. Za bardzo się zbyt dobrze czułam. Lady. No to musi być jakaś babka. Zostało nam trzech chłopków i babka, więc to będzie to. Oho. Kaleb. To brzmi jak ten gość. Michał Kawaler? To jest Michał... To jest Michał Kawaler? No dobra. No i Pascal Dziwuk. Oh yeah. Gdybym tam się nie dupła przez przypadek, to bym miała stuwencję. Którą postacią z serii The Sims jesteś? No dobra, to mogę jeszcze to rozwiązać. Nim mi mózg wypłynie uszami od tego. Lubisz imprezować. Uwielbiam! Tylko w towarzystwie przyjaciół. Nie lubię. Okej, kiedyś tylko w towarzystwie przyjaciół lubiłam, ale teraz nie lubię. Już jestem stara. Umiesz gotować? Niestety nie. Gotowanie tym... Ja to zaznaczam. Pomimo tego, że to jest wcale bujda i nieprawda, ale w sumie kto powiedział, że w quizach nie można kłamać, a trochę sobie polepszę my zszarpane i zszargane reputation. Co robisz w wolnym czasie? Co? O, no to jestem. Masz wielu przyjaciół? A czemu nie można podać ilości, albo tak chociaż... Tylko, że tak? Przyjaciele po co to komu i nie mam. No i teraz mam wybrać przyjaciela po co to komu, czy nie mam. Bo ja mam jakiś tam wąski zakres przyjaciół, ale na pewno to nie jest określenie wielu. I teraz jestem w czarnej dupie. Halo, kto robił ten quiz? Krakersowa, Simowa, proszę ogarnąć to zapytanie, bo ja nie wiem. No i teraz muszę kliknąć niby, że tak, aczkolwiek... Ja się naprawdę nie czuję, jakbym miała wielu tych przyjaciół. Mam w sumie zaledwie dwóch, a może jednego, a może i pół. Która rodzina z tej serii The Sims ma według ciebie najciekawszą historię? Rodzina... A to Simsy. Która część gry jest według ciebie najlepsza? O, The Sims 2, of course. Albo The Sims 3. Nie no, The Sims 2. Czy używasz kodów na pieniądze w którejś z tych gier? Staram się tego unikać, no bez przesady. O, jestem Bella. Jesteś mądrą osobą, więc nie pozwól, by ktoś przez ciebie cierpiał. Powinno być tak w nawiasie, oprócz twoich simów. Krótkie to było, kurde, myślałam, że to będzie takie trochę bardziej... jaką postacią... A może coś innego? Są jeszcze jakieś inne quizy? To tylko te same quizy. Quiz me. A może quiz simsy? Six, tak, jasne. Sims 2? O, wielki test wiedzy o The Sims 2. Podaj dokładną premierę The Sims... No, już leży. Na pewno to było 2000... A, wszystko jest w 2004 roku. Aha, na pewno to będzie któryś wrzesień, bo mamy 2 września do wyboru. A teraz pytanie, czy 18 czy 14? Zgodłam? Okej. Okay. Jakie nadnaturalne istoty możemy spotkać w The Sims 2? Kosmita zombie. Jednorożca nie możemy. Kosmita, wampir. Świętego Mikołaja możemy, a i owszem, ale elfa nie. Więc to będzie to. Dobra. O, ile powstało dużych rozszerzeń do The Sims? Chyba 8. Yeah! Jak wiele czasu zajęło twórcom ukończenie prac nad The Sims 2? To było mało. Trochę więcej niż 100 dni. Ha? Ale... Jezu, jaki brzydki skin. Jaka istota nadnaturalna jest? No, w sumie tak trochę wygląda jak ogór. Czy The Sims 2 zostało wydane w wersji na telefon komórkowy? Wydaje mi się, że tak. Oni tam zawsze lubili takie rzeczy wciskać na telefon. No pewnie to było niegrywalne i straszne.
Ile powstało gier z serii The Sims Historia? O, to jest moja nowa ten 3. O. Ile łącznych kopii gier The Sims 2 zostało sprzedanych? A teraz to ja nie wiem. Teraz to będzie czysty strzał. Ale myślę, że... A, 100. Kurde, ja się zastanawiałam na 300. A 200, no to i tak bym przegrała. Która rodzina pojawia się w telewizji w The Sims 2? Przyjemniak. Zdjęcia jakich znanych Simów znajdują się na ladzie stoiska z hot dogami w The Sims 2? O kurde, ej, to trudne. Mega trudne, ej, tym bardziej, że ja nie ogarniam w sumie. Ej, nigdy w życiu... Da się w ogóle hot dogi zamówić w Sims 2? A to nie wiem. To będzie czysty strzał. O, trafiłam. Romeo, Montek, Bella, Świr, Don Lotario. A ciekawe. Muszę zajrzeć. Jakie imiona noszą... Ojejku. Ciężkie. Jak miał na imię zmarły Sławomir? Jaki jest kod na dodanie funduszy? Motherlode. Motherlode i Kaching. To mieszka przy ulicy Głównej 150. O nie, to jest ciężkie. Przy ulicy Głównej. Marzyciel? Don Lotario. Oj. Dziwok. Jaka pora roku jest wybrana na początku w kwitnących wzgórzach? Tam nie ma lata. Chyba jest dwa razy zima. Więc obstawiałabym, że może albo zima, albo jesień. Może jesień, zima. Jesteś prawdziwym maniakiem The Sims 2 i zapewne grasz w ten tytuł nadal. Cesarzowa kosmitów Bella jest z ciebie dumna. Dzięki. Dobra. Okej. Okay. Mogę stąd wejść, jest fajnie. Dobra, to już mieliśmy to. Jak dobrze pamiętasz The Sims 2. O, quiz tajemnice Miłowa. Radio Z w ogóle takie rzeczy robiły? W 2024 roku? No to ja chcę quiza. Nie, ile tych reklam jeszcze? Don Lotario zaręczył się z Kassandrą Ćwir. Z kim romansuje Daniel Przyjemniaczek? No poproszę jakieś cięższe pytanie, no. Nabijata się ze mnie w tym momencie. Jak zaginęła Bella Ćwir? Porwali ją kosmici. Albo wdała się w romans z Donem i uciekła. W sumie to też fajna teoria. Ale porwali ją kosmici. Oficjalnie. A nie oficjalnie. Cholera wie. Zanim Dina rozkochała w sobie Mortimera, romansowała z Michałem Kawalerem. W sumie to nie romansowała, miała z nim ślub. Halo. To był jej mąż. Kim dla Belly Ćwir jest Michał Kawaler? Bratem. Kto z wymienionych jest potomkami kosmitów? Nina i Dina Caliente. Ale jestem mądra! Jak zginął mąż Balbiny w biedę? To utopił się w mikroskopijnym basenie. Yes. Kassandra Ćwir skrycia podkochuje się... Derek. And the last? Nie, jeszcze nie. Po porwaniu Bella lub jej klon wylądowała w łóżku Dona Lotario. A, chciałabym to kliknąć, ale... Dobra, i ostatnie, the last. Z kim nie romansował Don Lotario? Z Balbiną Biedak. Yeah! Jest. Jestem koksem. No dobra, w sumie rozwiązałam trochę tych testów. Jak wam się podobało, to w sumie mi się podobało. Ale tak nie chcę narzucać takiego nowego trybu, ponieważ jest to dosyć specyficzna sprawa. Więc jeżeli wam też się podobało, to dajcie znać, to może porozwiązujemy sobie jeszcze inne testy takie. A jeżeli macie dostęp do jakichś fajniejszych testów, to też dajcie znać, no bo te były takie no różnorodne, ale czegoś mi w nich brakowało. Albo może chcecie stworzyć jakiś, nie wiem, mój quiz.
For me. To by było w ogóle sztosik. Dobra. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Pa!